To było jedno z moich marzeń, kiedy tylko o tym usłyszałem. To raczej nie jest jakąś tajemną rzeczą, że istniały rozwiązania pozwalające na przenoszenie zawartości dyskietek lub nawet twardych dysków na kasetę VHS w czasach, gdy dyskietki bywały drogocenne. Ale ja się o tym dowiedziałem dopiero gdzieś w 2014 roku i rozwaliło mi to łeb. Zawsze chciałem choć raz skorzystać z tej technologii i no powiedzmy, że to osiągnąłem. Ja jestem Virgin Nowem, a to jest Amator Kabli. Zapraszam. Wprawdzie takie rozwiązanie jak przechowywanie danych na taśmie istnieje niemal od samego początku historii informatyki. Od taśm szpulowych przez kasety magnetofonowe po obecne kopie taśmowe na takie śmieszne kasetki. Jednak możliwość wykorzystania magnetowidu, który wtedy był dość powszechnym urządzeniem RTV w przeciętnym gospodarstwie domowym, biorąc również pod uwagę różnicę w cenie kasety VHS do takiego ówczesnego kartridża, była czymś bardzo pomysłowym i względnie osiągalnym dla posiadaczy komputerów i ograniczonego zasobu dyskietkowego w tamtej epoce. Przechowywanie danych na VHS nie było ekskluzywną możliwością jedynie dla posiadaczy Amig. Takie rozwiązania istniały również chociażby u IBM-owców. Tutaj podrzucę link do LGR. Jednak te wykorzystywały sloty PCI czy tam ISA i było tam napakowane niejednokrotnie więcej układów niż w VBS na Amigę. Amigowe urządzenie do odczytywania zer i jedynek z kaset wideo wykorzystywało zaledwie jeden wzmacniacz TL082, 5 rezystorów, 4 kondensatory i 2 diody, jeśli nie liczyć wtyczki, obudowy wtyczki i płytki jakiejś uniwersalnej, żeby to gdzieś osadzić. Według tej strony, tłumaczę niemal słowo w słowo, VBS zapisuje dane na VHS wykorzystując czarno-biały sygnał wideo. Każda linia skanowania zawiera liczbę bitów danych, które są reprezentowane jako krótkie, poziome linie. Aby poradzić sobie z potencjalnymi utratami danych spowodowanymi przez szumy lub przerwy w sygnale na taśmie wideo, produkt wykorzystuje zaawansowaną implementację programową korekcji błędów. Aby mieć pewność, że nawet procesor Motorola 68020 o taktowaniu 14 MHz poradzi sobie z przepływem danych do i z magnetowidu w czasie rzeczywistym, zaimplementowano kodowanie i odkodowywanie danych w wysoko zoptymalizowanym kodzie w assemblerze. Istnieją specjalne tryby tworzenia kopii zapasowych dla Amig z procesorem 68020 lub wyższym. 0.20 daje dwukrotną poprawę prędkości w porównaniu do wersji 1.5 bez kompresji danych. W tym przypadku typowy transfer wynosi 85 MB na godzinę, co daje 340 MB na 4-godzinnej taśmie. Przy włączonej kompresji może być nawet do 3 razy szybszy niż wersja 1.5. Przy 130 MB na godzinę na 4-godzinną taśmę zmieści się 520 MB. Na Amigach z procesorem 68K transfer wynosił około 40 MB na godzinę, czyli 160 MB na 4-godzinnej kasecie. Urządzenie było sprzedawane jako normalny produkt dodatkowy do komputera, ale gdzieś tam ktoś tam wpadł na pomysł, że rozbierze to urządzenie, prześledzi ścieżki i wartości komponentów i narysuje schemat. Gdzieś po tym procesie w czasopiśmie Elektronika dla Wszystkich pojawił się ten artykuł. Po zdobyciu wtyczki DB25 żeńskiej, wtyczki RCA żeńskiej, wzmacniacza TL082, 5 rezystorów, 4 kondensatorów i 2 diod prostowniczych możemy bardzo niskim kosztem odtworzyć to urządzenie. I to zamierzałem uczynić. Urządzenie zacząłem składać jeszcze w 2020 roku, jednak ze względu na problemy z wykryciem sygnału z taśmy temat zarzuciłem. Nie potrafiłem namierzyć błędu w moim wykonaniu urządzenia, gdyż zasadniczo mógł się on znajdować wszędzie. Od choćby niepoprawny rezystor, czy może wadliwy wzmacniacz, nie miałem zwyczajnie możliwości prześledzenia czegokolwiek więcej niż połączeń. Co zresztą zrobiłem. Po przełożeniu schematu z Elektroniki dla Wszystkich na płytkę PCB i lekkim skompresowaniu ułożenia komponentów, udało mi się zmieścić wszystko na fragmencie płytki, który miał szansę zmieścić się w obudowie DB25. Proces składania VBS był całkiem miły i przyjemny. Jednak jak wspomniałem wcześniej, nie udało mi się go zmusić do działania. Teraz, po 4 latach, gdy postanowiłem dać mu jeszcze jedną szansę, zauważyłem, że nie podłączyłem w ogóle plusa wideo do obwodu. No, nie dziwota, że nie chciało działać. Dlatego właśnie czym prędzej zabrałem się za poprawę błędu. Dodatkowo, poza podłączeniem sygnału Composite, należało jeszcze poprowadzić rezystor 75 ohmów do masy. Dalej Amiga nie potrafiła wykryć sygnału z magnetowidu. Zauważyłem, że gdzieś w tym szaleństwie poprowadziłem nie tylko wspomniany wcześniej rezystor do masy, ale również zwarłem z masą sam sygnał wideo. Dalej bez skutku. Amiga po prostu nie wykrywa sygnału i koniec. Wtedy też doszukałem się, że istnieją dwa schematy, chyba dwa jedyne w internecie, które różnią się między sobą ułożeniem dwóch rezystorów. Nie mając zbyt wiele do stracenia, postanowiłem zamienić je miejscami. Jak teraz nie zadziała, to już nie wróżę temu projektowi szans. Tutaj się trochę dzieje, dlatego nagrywam to na OBS-ie. Nagrywam to łącznie z widzami z Discorda, wszystkimi, którzy mnie
Nie ma na tym kanale głosowym nikogo, nikt tu nie przyszedł. Ale zawsze możecie, link jest w opisie. Może jeszcze coś takiego dziwnego będę kiedyś robił. Z wideo jest jakiś problem, albo z kasetą. Coś tam się zatrzymuje. Wczoraj działało wszystko pięknie, jak testowałem samo wideo. To jest wideo specjala, dał mi na przechowanie. Taki zbieg okoliczności, że akurat się przydaje. Na tym telewizorze jest obraz właśnie z tego magnetowidu, ale tylko po antenie, żeby już nie wchodził ten telewizor w żadną interakcję z sygnałem wideo. Z tego samego wideo wychodzi specjalnie przygotowana wtyczka z kart, z której wychodzi wejście i wyjście wideo. Wejście wideo oczywiście idzie ze złącza mono w Amidze, a wyjście wideo idzie do właśnie spreparowanej przeze mnie wtyczki VBS. To samo wyjście wideo też jest podłączone do EasyCapa, żeby na nagraniu było widać jednocześnie, co się dzieje na samej Amidze i co się dzieje na wideo. No, to chyba mamy wszystko rozrysowane, nie? Jedno co to... Muszę jakąś kasetę znaleźć, bo tej się trochę boję. Miałem kilka obrazów dyskietek, które chyba gdzieś na PPA już jakiś czas temu znalazłem z VBS-em. Albo linka do jakiegoś zbioru, albo gdzieś na Wayback Machine znalazłem po prostu listę różnych obrazów ADF-ów. Wziąłem wszystkie. Zdarzyło mi się parę problemów, przez które nie wiedziałem, z czego wynika błąd. Po pierwsze, wersja, którą zaraz użyjemy, jest taką wersją, która sprawdza, czy dostaje obraz od wideo. Jeżeli go nie dostaje, to wywala błąd. I przez to, że ona ten błąd wywalała, to później sprawdzałem wszystkie inne wersje. Ale po tych wszystkich fuck-upach teraz powinno się już udać uzyskać sygnał z powrotem. Tylko przetestowałem, czy VBS dostaje ten sygnał, czy jak przetestuję, to czy dostaje, ale jeszcze nic nie nagrałem i po nagraniu jeszcze nic nie przywracałem. I to jest kluczowy moment. Muszę znaleźć dyskietkę jakąś. Będę generalnie przywracał... No właśnie, jak to zrobić? Muszę Amigę zresetować, dlatego że obraz z VBS-em idzie z Goteka, ale potrzebuję też wbudowaną stację, ona teraz była wyłączona. Mamy teraz pustą dyskietkę, zupełnie pustą, w DF0. W DF2 mamy soft do VBS-a. I teraz tak, uruchamiamy VBS-a w wersji 1.2. Bo to jest pierwsza wersja, jaką znalazłem, która obsługuje sprawdzanie, czy dostaje odpowiedni sygnał, co dla mnie jest też takim sprawdzianem, czy to się udało. I potem zrobimy kopię właśnie tego obrazu VBS na taśmę i potem z taśmy spróbujemy przywrócić go na tę właśnie świeżo sformatowaną dyskietkę. Floppy backup, DF2, OK. O, connection check failed. OK, obraz nie może być podłączony do EasyCapa, bo są zakłócenia. I nie widzi obrazu. Zaczynamy nagrywanie. Taką małą ciekawostkę tu wtrącę, że z początku myślałem, że może spróbujemy zrobić kopię na komputer i z komputera ją przywrócić za pośrednictwem jakiegoś wyjścia Composite, ale już po obrazie na OBS-ie widzę, że to nie ma prawa tak działać, dlatego że mój grabber łapie to w 30 klatkach prawdopodobnie na sztywno, więc pewnie to by były jakieś problemy z synchronizacją tego sygnału. Teraz cofamy kasetę i wybieramy w międzyczasie w oprogramowaniu, że teraz chcemy zbackupować to, co właśnie, znaczy przywrócić to, co właśnie zbackupowaliśmy na stację DF0, na dyskietkę w stację DF0. Floppy restore. Backup name, spróbujemy bez i do DF0. Działaj, gnoju. Video read error. Mamy jakieś problemy niewielkie z taśmami, magnetowidami i tym podobnymi. Dlatego podpiąłem drugą Amigę i z tej drugiej Amigi puszczę sygnał. Wtedy omijamy taśmę i zobaczymy, czy po prostu samo przesłanie sygnału zadziała. Gdzie tam? Na tym chyba już zakończę, bo skoro z tego obrazu po kompozycie są problemy, bo pewnie coś tam jest z wideo do podstrojenia, nie mam pojęcia co tak naprawdę, ale jeżeli z jednej Amigi czystym kompozytem niezniekształconym przez taśmę nie chcę przejść, to ja nawet nie mam co się łudzić, że to pójdzie mi po taśmie. Prawdopodobnie jest to bardzo mało odporny nośnik na błędy. Zastanawiam się tak naprawdę, czy
faktycznie to skutkowało? W sensie, czy to działało jak należy? Czy użytkownicy, którzy mieli doświadczenie z czymś takim, nie wiem, w czasach epoki, mieli jakieś sukcesy w tej dziedzinie? Ja tutaj nie widzę za bardzo szału. No tak jak mówię, obraz szedł teraz prosto z jednej Amigi do drugiej. Nie udało mi się niestety w żaden sposób wykorzystać zer i jedynek w postaci czarno-białych pasków do przenoszenia danych, nawet bezpośrednio z jednego komputera na drugi. Po wielu godzinach prób z różnymi pomysłami zdecydowałem się pomysł zarzucić. Ważną kwestią, która zadecydowała o poddaniu się, był fakt, że słabych ogniw w tej układance była cała masa i nie miałem pewności, gdzie grzebać i czego szukać. Wszystkie kasety, jakie mam, są zajechane w taki czy inny sposób. Mam 4 magnetowidy. Każdy ma jakąś inną wadę, nie wiadomo czy wpływającą na odbiór sygnału, czy nie. Mam 3 Amigi, ale każda odbiega od oryginału pod jakimś względem. Nie wiem, czy nie zastosowałem na przykład wadliwego wzmacniacza. Każda z tych rzeczy jest względnie do wyśledzenia, ale te wszystkie naraz przerastają zdecydowanie cel, jaki chcę osiągnąć, którym jest tak naprawdę sztuka dla sztuki. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale nie chciałem pracy włożonej w ten temat wrzucić do kosza. Dlatego też, jeśli czujesz się na siłach, żeby stworzyć kontynuację tego filmu, gdzie doprowadzisz VBS do działania, posiadasz obszerny zasób kaset VHS, magnetowidów ze sprawnymi gumkami i Amigi nie poamatorowane kablowo, to odezwij się na Discordzie, link w opisie. Mogę podrzucić VBS-a i chętnie zobaczę kontynuację tego tematu na innym jakimś kanale YouTube'owym. A pozostałym dziękuję za oglądanie i do następnego.